Moi kochani, liczymy hajs, tyle Małleska na wyjazd. Włącz nagrywanie. Włączyłam, hello, w ogóle ty się nie znasz na nagrywaniu, z kim ty gadasz, Olaska. No licz ten hajs, pokaż. To są całe moje pieniądze na wyjazd. No to dużo nie kupisz, nie chcę cię martwić. Boże, 5 zł. Hola nie będzie. Ale jeszcze coś jest, co to jest? 2 eurocenty. Ile to już masz? Mam 7 eurocentów i 11 pensów. Penów. Na co zamierzasz to wydać? O Jezu, no... Nie wiem, tyle pieniędzy to ciężko się zdecydować. Jest jeszcze coś jest? 10 eurocentów. 10 eurocentów. Skoro mam ten zagraniczny hajs, ty mi powiedz. A jeszcze zapytamy Kuli, czy Oleska dobrze się będzie bawić na wyjeździe. Bądź dobrej myśli. No jestem. No weź sfokusuj. No bądź to, o widzicie, nie tutaj obejrzysz. Dobry wieczór z samochodem. Lecimy do Londynu, tak jak wam zapowiadałam. Kusia jest koło mnie. I mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. Zaczął się kolejny dzień, a my mało spałyśmy wczoraj, więc pora się przygotować, żeby wyglądać jak człowiek, bo ja mam jak zwykle rano, widzicie, oczy. Jeszcze moją tradycją jest, że jak przyjeżdżam do Anglii, to jestem chora. Więc ogarniam ryj i wyruszam. Drapałabyś się, kakus? Oczywiście. Byłabyś pierwsza. A jest ścieżka? Wiesz co, nie wiem nawet. Nie próbowałam. Jeszcze. No, może nie ma ścieżki, może nie można. Nie no, most na pieszych jest, to musi być. Widzisz? Jak widzicie, ekipa jest warta i gotowa na dzisiejszy dzień, pełen przygód. Wszyscy jesteśmy, wszystkie, bo nie wiem dlaczego powiedziałam wszyscy, nie ma tu żadnych facetów, dzisiaj jest... Jest rus. A, przepraszam. Zapomniałam o samochodzie, który jest męski jednak. Jest rusem. Chłopczykiem. Jest chłopczykiem. Jest męski. Jest męski. Dziękuję, kakuciu. Powiemy wam, co będziemy dzisiaj robić, tak w szybkim skrócie. Nie. Nie, nie powiemy? Nie. Mogę nie mówić, mogę zawsze zostawić pewną dozę niepewności. Nie, mówię, twój film, twoje dozorze. Jesteśmy trochę... Znaczy, ja mam momenty, że ziewa mi się strasznie, ale nie chcę mi się spać, tylko mi się ziewa. Jest dziwna pogoda, bo mgła jest. I myślisz, że to, że spałyśmy 4 godziny, nie ma z tym nic wspólnego? Przepraszam, wy spałyście 4 godziny. A no ty pewnie spałaś jeszcze krócej. No tak, bo wstałaś wcześniej. No także trochę jestem niepitomna, ale to mi zaraz przejdzie. Dlatego, że jedziemy do Londynu i będziemy się dobrze bawić. Ale w związku z tym, co powiedziała Agnieszka, nie powiemy wam jeszcze, co będziemy robić. No będzie na mnie. Nie, dlaczego? Słuchaj, generalnie jesteś gospodarzem, więc ja się muszę dostosować do klimatu, który tu panuje. Przepraszam bardzo, ja się dostosowuję do waszych zajęcia. A to też, dobra, to mamy pół na pół. No. Dojdziemy do pewnego kompromisu. Więc jedziemy, minęliśmy właśnie kanion, który jest bardzo ładny, bardzo mi się podobał. Kakusi się podobał najbardziej. Bardzo. Zachwycona. I tyle na razie wiecie, resztę się dowiecie potem. No to już wiecie. I się skończyło. No to już wiecie, gdzie jesteśmy. Nie wiem jak ty, Kakusiu, ale ja czuję się faktem. Jak widzę ten napis. Ale my zaraz wejdziemy do środka, więc... O Boże, jaka kolejka! Kolejka jest w opór, ale mamy nadzieję, że damy radę. Mam już bilety kupione, musimy je tylko odebrać. Ty robisz? Nie, po prostu wyciągam bilety. Czekaj. Czekaj, co tu jest? No jest digital guide i te suweniry, wszystko co wzięłyśmy, nie? Dobra, to mamy to wszystko chyba.
dopiero jesteśmy pod takim wrażeniem, a dopiero jesteśmy na pierwszej sali, czyli na tej górze. Kakusia jest na skraju, ja się popłakałam na seansie, bo był taki krótki seans filmowy. Nie wiem, czy mnie słychać. Tu jest pani vlogerka, wszystko nagrywa. Zobaczycie potem. Patrzcie, jak nagrywa, patrzcie ją. W ogóle nie zwraca uwagi na ludzi, tylko nagrywa. Proszę Państwa, teraz prawdziwa wróżka Oleska będzie tutaj robić. Już zamknę się, już, bo już za dużo mówię. Ej, no może się zaraz zacznie mieszać. Halo! Mieszaj się. Mieszu, mieszu! Przestało się mieszać. Jestem zbulwersowana, no. Mieszaj się. Nie za... O! Miesza się! Kakus! Kakus, miesza się! Saszek się miesza! Jezu, czuję się jak 5-letnie dziecko, dlatego... Patrz, jak się miesza sobą na lekcji. Ekscytujemy się porówno. Chciałam powiedzieć jedną rzecz. To, że my jesteśmy dorosłe kobiety, nie znaczy, że nie możemy się ekscytować w takim miejscu, bo to nie jest miejsce tylko dla dzieci. Zresztą myślę, że każdy z nas jest trochę dzieckiem, a ja już w szczególności... Nikt tu nie jest mgolem! Wszystko jasne. Dobrze, skończyła mi się pamięć w aparacie. Za dużo chciałam materiałów nagrać, więc trzeba będzie kupić nową kartę, bo ja tu jeszcze będę kilka dni i chciałabym ponagrywać, więc nie ma innej opcji niestety. Idziemy dalej. Idziemy teraz ulicą Pokątną.
Jesteśmy w centrum i musimy iść coś zjeść. Dziewczęta mają misję znalezienia miejsca. Znaczy Aga widzę, że tutaj ostro szuka. Bo poczułyśmy się zgłodne i zgubione. No appetite, got me lousy, got me lousy. So won't you let me off the hook? I don't wanna walk this road, no. Cause I see what lies ahead. Got me lousy, got me so lousy. Every time I try to fight it, I'm just falling deeper down. Trying to run away but couldn't get far.